Topr. Odnaleziono ciało jednego z grotołazów zaginionych w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Odnaleziono ciało jednego z poszukiwanych od soboty grotołazów zaginionych w jaskini Wielkiej Śnieżnej, poinformował dyżurny ratownik Topr Krzysztof Długopolski. Zapowiedział także, że więcej informacji na temat poszukiwanych grotołazów poda w piątek o godzinę 9. Ratownicy Topr wracają z rejonu jaskini Wielkiej Śnieżnej przez Dolinę Małej Łąki. Wróć w jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach zaginęli dwaj grotołazi, którzy w ubiegły czwartek weszli do niej z czterema towarzyszami. Zostali odcięci przez wodę, która zalała część korytarza w tak zwanej przemkowych partiach. Po wyjściu z jaskini w sobotę późnym popołudniem towarzysze uwięzionych grotołazów zawiadomili ratowników Topr. Poszukiwania grotołazów w ekstremalnych warunkach ratownicy Topr wspomagani przez swoich słowackich kolegów z Chorskiej Zachrannej Służby nieprzerwanie od soboty drążyli kawałek po kawałku ciasny korytarz używając ładunków wybuchowych. Jak mówił naczelnik Topr Jan Krzysztof, poszukiwania w takich ekstremalnych warunkach nadzwyczaj trudne i skomplikowane. W czwartek rano nastąpił w rejonie w jaskini samoczynny obryw skalny, zrywając między innymi liny poręczowe. Ekipa ratowników musiała odtworzyć zniszczenia, a następnie dalej drążyła przejście poszukiwania grotołazów. Odnaleziono ciało jednego z nich dziś wieczorem. Ratownicy natrafili na ciało jednego z poszukiwanych grotołazów. Naczelnik Topr zwracał uwagę podczas prowadzonej akcji, że szanse przeżycia grotołazów w tak ekstremalnych warunkach są niewielkie. W jaskini panuje stała temperatura około 4 stopni Celsjusza. Kolejne informacje z jaskini Wielkiej Śnieżnej ratownicy mają przekazać rano. Jaskinia Wielka Śnieżna, niezwykle trudna akcja. Jaskinia Wielka Śnieżna to najdłuższa i najgłębsza jaskinia w Tatrach. Długość jej korytarzy wynosi niemal 24 km, choć nie wszystkie z nich zostały dokładnie zbadane. Jest to jaskinia o skomplikowanych, wąskich korytarzach i przesmykach, która posiada kilka wejść.